wywóz odpadów, selektywna zbiórka odpadów, utrzymanie czystości i porządku. MPO. Dbamy o środowisko. Kino Muza w Lubinie zaprasza najmłodszych widzów na seans filmowy w ramach cyklu Mamo, tato, zabierzcie mnie na poranek. W niedzielę 24 listopada o godzinie 12 polecamy film Uniwersytet Potworny. Bilety 8 i 10 zł. Internetowa rezerwacja biletów na www.ckmuza.eu. Jak w 10 minut obalić króla? Wiedzą to doskonale szachiści, którzy dysponując 16 figurami muszą tak zaplanować rozgrywkę, by jak najszybciej zmatować króla swojego przeciwnika, pilnując przy tym, by rywal nie zrobił tego pierwszy. W tej odmianie szachów liczy się szybkość, refleks i analityczny umysł. W sali konferencyjnej Polkowickiego Starostwa odbył się kolejny turniej szachowy z cyklu Grand Prix Polkowic. Gra przypomina potyczkę dwóch dowódców mających do dyspozycji swoje armie. Każdy z nich ma to samo zadanie – obalić króla przeciwnika. Każdy obmyśla plan i próbuje zastosować swoją ulubioną taktykę. Na początku pionki, potem skoczki, gońce, roszada i hetman. Nie zawsze jednak udaje się doprowadzić sprawę do końca i wypowiedzieć upragnione szachmat. Zależy na jakim jest poziomie. Na przykład ja mam kolegę, którego mogę taką taktyką szybko rozwalić. A na przykład jak gram z Ewą, no to ona wygrywa, bo szybko nie damy rady, a po prostu jest lepsza. Gra w szachy jest często porównywana do uprawiania polityki. Trudne podejście, skomplikowana droga, nigdy nie można przewidzieć poszczególnych rezultatów. Gra się również tak, jak przeciwnik pozwoli, więc można to porównać do polityki. W obu dziedzinach bardzo ważny jest refleks. Choć niektórym szachy kojarzą się z godzinami ślęczenia nad szachownicą, to nic bardziej mylnego. Szybka reakcja jest w tej dyscyplinie na wagę złota. Słynna obiegowa opinia o refleksie szachisty, niezbyt pochlebna, ale zupełnie nieprawdziwa. Tutaj na tym turnieju między innymi wszyscy mogą przekonać się, jak emocjonujące, jak pełne energii, jak zacięte są te pojedynki na szachownicy. W tym między innymi w tych szachach błyskawicznych, które również się rozgrywa, to jest naprawdę dobry film, sensacyjny. Refleks szachisty dzisiaj myślę, że przechodzi to stereotyp do lamusa, gdyż są turnieje Blica, to jest 5 minut i mniej nawet po minucie na zawodnika, gdzie zawodnicy robią w ciągu minuty nawet 4 posunięcia. W minutę można spokojnie zrobić 40-50 posunięć, w zależności od pozycji oczywiście. W kolejnym turnieju w ramach cyklu Grand Prix Polkowic w szachach zawodnicy rozgrywali partie w dwóch kategoriach, juniorów i seniorów. Ci młodsi mieli na jedną rozgrywkę 15 minut, starsi natomiast jedynie 10. Sędziowie musieli oceniać także tych, którym nie udało się rozstrzygnąć meczu w wyznaczonym czasie. Jeśli są na przykład tylko króle na szachownicy, wtedy jest remis oczywisty. Ewentualnie goniec czy skoczek nie można zamatować, to wtedy jest remis, ale jeśli jest dużo materiału, teoretycznie można wygrać, to przegrywa ten, komu się skończy czas. Po raz pierwszy turniej zorganizowano w sali konferencyjnej Polkowickiego Starostwa. Nie pierwszy raz gościmy stowarzyszenie, tym razem miłośników szachów. Ta sala miała spełniać już w trakcie, kiedy ją planowaliśmy, spełniać funkcje społeczne, więc zapraszamy tutaj wszystkie organizacje pozarządowe, te, które chcą organizować jakieś różne swoje spotkania, konferencje, tak jak dzisiaj turniej szachowy, że mogą korzystać po prostu z tej sali. Ona jest otwarta dla wszystkich mieszkańców powiatu Polkowickiego. Honorowy patronat nad turniejem objął starosta polkowicki.